ale serdeczne dzięki przede wszystkim dla pań wychowawczych klas zerowych od 0 do 3, czyli dla pani Lucyny Czaskowskiej, dla pani Marty Szczupak, dla pani Joanny Daniel i dla pani Małgorzaty Jaru i wszystkich innych, którzy pomagali w przygotowaniu dzisiejszej imprezy. Brawa dla nich. Serdecznie zapraszamy teraz na kawę, na herbatę, na ciasto, które dla was, drodzy dziadkowie, przygotowaliśmy. Będzie jeszcze dodatkowa oczywiście atrakcja. Nasi niezawodni, czyli pan Wojtek i pan Macek, troszeczkę nam milą dzisiejsze nasze spotkanie. A z racji tego, że mamy koniec karnawału, zbliżają się w zasadzie, to już mamy za pusty, to umilenie będzie związane z naszym wspólnym i śpiewaniem, i graniem. Także serdecznie zapraszam do uczestnictwa i oczywiście i do zabawy, i do śpiewania. Dziękuję bardzo. Pan mówi jeszcze. Dzieciaki zeszły ze sceny, a chciałbym bardzo podziękować też za tak wspaniały występ, za to, że pamiętają o nas, bo sam jestem dziadkiem, i za to, że potrafili mówić nam dzisiejsze popołudnie. Bardzo dziękuję paniom nauczycielkom za przygotowanie. Mamy troszeczkę cukierków, pan dyrektor może zaprowadzi mnie na zaplecze, poczęstujemy tych dzieciaków, a dzieciakom chciałem powiedzieć, że należy się nam to dziadkom, bo nikt tak dziś wnuków nie kocha jak dziadkowie. Dlatego wszystkiego dobrego, a dla państwa też. Korzystając z tej okazji, że jestem poczynajcą. I tak duże grono, drodzy państwo, bardzo dziękuję za zaufanie, za wybór mnie na stanowisko burmistrza. Powiem tylko krótko, żeby tu nie zarządzać. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby swój urząd sprawować się zgodnie, żeby dbać o mieszkańców na tyle, na ile bym tu wszystko stać. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję, a w tym nowym roku dużo zdrowia, pomyślności dla was, dla waszych rodzin i dla waszych dzieci. Dziękuję bardzo. Sądzę, że z kolei ja będę wyrazicielem woli mieszkańców i złożę gratulacje. Gratulacje pani burmistrzu za wybór. Zapraszamy. No i panie burmistrzu, żeby się tam dzieci nie rozeszły, ja oddam mikrofon, a my będziemy na zaplecze podziękować. Dziękuję bardzo.